Dziewczyny, wasze mojito. Dziękujemy. Karina, zauważyłaś, że zmieniłam styl? Tak, a czemu tak? No, mam chłopaka, skatera, ale nie będę ci go przedstawiać. Spokojnie, Mary, nie kradnę chłopaków moim przyjaciółkom. Ale ja się martwię, jest super. I ma super przystojnych przyjaciół. Jak chcesz, mogę cię przedstawić. Bardzo bym chciała, Mary. Dziewczyny, świeże kakao. Dzięki pizza. A gdzie Diana? Nie przyjdzie dzisiaj do szkoły? Jak to, jesteście przyjaciółkami, a ty nie wiesz? Czasem tak bywa. Dziewczyny, a może do niej zadzwonimy? Próbowałem słychać sygnał, ale nie odbiera. Może ma wyciszony telefon. Na pewno przyjdzie. Poszła do salonu kosmetycznego i powiedziała, że niedługo wróci. Może utknęła w korku? No to czekamy. A może już wystarczy tej słodkości i czułości, póki tu jesteśmy? Nie musicie się popisywać miłością. Dziewczyny, nie bądźcie zazdrosne. Zup i ja się kochamy. Prawda, Zup? Bardzo, kochanie. Nie rozumiem, Blondie, nie możemy się nawet przytulić. Muszę cię spytać o pozwolenie. Zak, nie zwracaj na nie uwagi. Będą złe, póki nie będą miały chłopaków. Co ty mówisz, Sophie? Nie zakochujemy się w byle kim. Chcemy mieć fajnych chłopaków, a nie byle jakich. Oczywiście, bo najfajniejsi chłopcy są zajęci. Cześć, dziewczyny. Jaka zadowolona. No jasne, pogodziła się ze Smilem, to się cieszy. Fajnie, że się pogodziłyście. Fajne z was przyjaciółki. No oczywiście, że tak, Alan. Jana jest administratorką i ma pewne obowiązki. Dlatego nie została wyrzucona, ale miałam taką nadzieję. Laila! No co, Jana? Chciałam, żeby Alan został administratorem. A ty, Alan, sobie z tym nie radzisz. Laila, przepraszam, te szkolne sprawy są bardzo skomplikowane. Jesteś głupi, Alan, głupi. Laila, po co on ci potrzebny? Jana, nie obrażaj mojego chłopaka, bo znowu się pokłócimy. Cześć wszystkim. Cześć. Kitty, możemy pogadać? Jana, gdzie byłaś? No chodź, na parę słów. Nie rozumiem, co to za sekrety? Czemu nie mogła powiedzieć na głos? Nad, nie zapominaj, to najlepsze przyjaciółki. Mam nadzieję, że nie odwołamy treningu przez spóźnienie Diany. Chcę dzisiaj potrenować. Widziałyście, Diana wbiegła jak struś. Jak struś? No nie wiem, jak nosi ten top. Wygląda jak struś. Diana, co się stało? Z czego się tak cieszysz? Przyznaj się. Słuchaj, Kitty, już dawno chciałam cię zapytać. Podoba ci się zakat? Diana, już ci mówiłam. Jest uroczy, ale nic więcej. Kitty, musisz się z nim związać. Smilik zaprosił mnie dzisiaj na randkę. Jakbyś się spotykała z zakatem, też mogłabyś przyjść. Na randkę dla par. Wow, Smile zaprosił cię na randkę? A dokąd? Nie mam pojęcia. Smile powiedział, że idziemy do fajnej restauracji. Będzie naprawdę miło. Smile bardzo się zmienił. Jest taki czuły. No to super, tylko tego nie zepsuj. Katie, przecież tego nie zepsuję. Moim zdaniem musisz związać się z zakatem. Diana, czemu chcesz nas zeswatać? Ja nie chcę być w żadnym związku. Katie, ale ty mu się bardzo podobasz. No i ja się mu podobam, a u mnie on ma 50%. Katie, zrozum, jestem jedyna z zespołu króliczków, która się z kimś spotyka. Zacznijcie się spotykać, proszę. Tylko dla ciebie, żebyś była szczęśliwa. Nie, Katie, to ty musisz być szczęśliwa. Proszę, spotkaj się z nim. Chcę, żebyś miała chłopaka, mogłybyśmy razem chodzić na randki. Dobra, a mogę się zastanowić? Jak długo? Znam cię, potrafisz myśleć miesiącami. Tydzień. 3 dni. Dobra, 3 dni do namysłu. No to świetnie, jestem pewna, że będziecie wspaniałą parą. No nie wiem, te jego loki. Katie, on ma fajne loki. Tu Karina, zobacz, to Roger. Przystojny. Tak, a to jego przyjaciel Sebastian. Sebastian też fajny, ale Roger lepszy. Dobra, a to jest Pablo, to naprawdę crush. No nie wiem, nie podoba mi się, nie chcę spotykać się z Pablo. No co, piękne imię, Pablo. No to sama spotykaj się z Pablo. Kogo jeszcze tam masz? Tu jeszcze jeden, taki blondynek. Przystojny. Dobra, porozmawiałyśmy, mam nadzieję, że nie tęskniliście. Diana, cześć, masz taki piękny top, jak ze strusia. Dobra, Diana, masz dzisiaj dobry humor. Dzięki, Blondie, ty też wyglądasz świetnie. Dziewczyny, co to za sekrety? O czym rozmawiałyście tak długo? To nienormalne, nie obraziła się. Ona promienieje szczęściem. My też tak mamy. Dziewczyny, niedługo wszystkiego się dowiecie, to będzie niespodzianka. Dla mnie to też będzie niespodzianka. Co wy ukrywacie? Nie możemy mówić publicznie, ale niedługo dowie się cała szkoła. Diana, byłaś w jakimś salonie kosmetycznym, pięknie ci pachną włosy. Tak, dziękuję, maskotko, byłam na zabiegu. Trochę się spóźniłaś, ale będziemy mieli trening? Będzie, obiecuję.
A ten co robi? Jakiś nerwowy. Czemu? Diana będzie dziś rozmawiać o jego związku z Kitty. Czy Kitty zgodzi się wrócić, czy nie? Czekaj, to on się chce umawiać z Kitty? Tak, chce jej wyrazić swoje uczucia. Zakat, przestań skakać, uspokój się. Jak się spocisz, to co zrobisz, jak Kitty będzie cię chciała pocałować? Chłopaki, jestem zestresowany, czuję, że ona się nie zgodzi. Chyba mnie nie lubi. Wyluzuj, im bardziej się denerwujesz, tym nie będziesz miał pewności siebie. Bądź pewny siebie, to przyciąga dziewczyny. Dobra, postaram się, weźcie dla mnie piłkę. Twoja jest zajęta. A tak przy okazji, zaprosiłem dzisiaj Dianę na kolację do jednej z najdroższych restauracji. Będę musiał wydać trochę kasy, ale nie żal mi na Dianę. Dobry pomysł, też bym chciał gdzieś zabrać Nat. To co cię trzyma? Zaproś Nat na randkę. Muszę zabrać trochę kasy. Smajlik, czy zabieranie dziewczyn na randki jest drogie? No nie tanie. Nieważne, lubię Kitty. Dobra chłopaki, co się stało? Pani Mike, chodzi o to, że... Dziewczyny się kłóciły. Ale to nie ma znaczenia, one się zawsze kłócą, a potem się godzą. I teraz znowu to zrobią. Ale kto? Króliczki? Co do tego mają króliczki? Dziewczyna Dimy i moja się pokłóciła za Lina. Tak, i zaraz tu przyjdą. Wchodź! Powiedz panu Mike'owi, co zrobiłaś, powiedz! Stop, dziewczyny, żadnych krzyków, jesteście w klasie. Spokój i wyjaśnijcie, co się dzieje. Nauczycielu Mike, ta mała gwiazda... Próbuje nam rozkazywać. Jesteśmy futbolistkami, nigdy nie będzie nam rozkazywał. Nauczycielu Mike, ona nazwała mnie modliszką. Naprawdę jestem modliszką? No i wszystko jasne. Dokładnie, panie Mike, to normalnie trzy modliszki, które się kłócą. Cały czas. W to się lepiej nie mieszać. Powiedziałyście wszystko, futbolistki? Ja jeszcze nie powiedziałam. Panie Mike, ona zamknęła mnie w toalecie i nie wypuściła przez godzinę. Tak, ale tam ci się podobało. Całe lustro wymalowała szminką. A teraz, nauczycielu Mike, powiem coś ja. One robią ze mnie jakąś głupią. Mówią, że nie jestem cheerleaderką, a ja jestem cheerleaderką zebr. Nie mam teraz zespołu, ale będę miała. Słuchajcie, futbolistki, moja dziewczyna będzie miała własny zespół. A ty jesteś irytująca, Laura. Kawale, odczep się od Laury, niech same to załatwią. Ej, chłopaki! Dima, kocham cię. Fajnie, kiedy facet cię wspiera. Dima, kochamy cię. Alexa, to mój chłopak. Ale wstawił się za nami. Dobra, dziewczyny, futbolistki i Zalina. O co się kłócicie? Po co te kłótnie? Po prostu Laura jest zbyt czepialska. Nie, po prostu twoja Zalina za bardzo się popisuje. Chłopaki, a wy po co się w to mieszacie? Nie mieszam, po prostu chronię moją dziewczynę. A ja swoją. A ja moją. Nie wtrącaj się. O, Kev i Dima będą się teraz kłócić. Laura, pogodźmy. Dobra, chłopaki, nie kłóćcie się. Zalina jest lepsza od twojej Laury. To Laura mówi prawdę. Chłopaki, dziewczyny już się pogodziły. Przyjaźnimy się. Widzieliśmy, jesteście takie słodkie. Widzisz, jak fajnie, że się pogodziłyście. Tak, i chłopaki, nie wtrącajcie się w kłótnie dziewczyn, pamiętajcie. Bólu głowy można z nimi dostać. Dziewczyny, musicie mi dzisiaj pomóc. Proś, o co chcesz? Dziewczyny, wiecie, że dzisiaj wieczorem idę na randkę do fajnej restauracji ze Smilem. Więc potrzebuję pomocy w podjęciu kilku decyzji. Pomożecie mi? Pomożemy. Mogę nie brać w tym udziału, te dziewczęce tematy są trochę nie dla mnie. Och, maskotko, nie wstydź się. Zawsze jesteś w naszym dziewczęcym towarzystwie. Wiesz dużo o dziewczęcych rzeczach. Diana, proszę, wiem, jak się przygotowujesz, to bardzo męczące. Maskotko, jak ty szykujesz się do klubu, to też jest męczące. Tak, lubię być modny. O, tu jesteście. Dzień dobry, trenerko Abby. Czekam na was na sali treningowej, a wy tu siedzicie w szatni i rozmawiacie. Super. Trenerko Abby, nie złość się. Diana idzie na randkę ze Smilem. Mamy o czym rozmawiać. Trenerko Abby, zrozum nas jak dziewczyna dziewczynę. Maskotko, ty też jesteś dziewczyną? Nie, facetem. To czemu tu siedzisz? Czemu nie jesteś na sali treningowej? Dobra, już tam idę, czekam na was. Dobrze. Dziewczyny, wszystko rozumiem, ale cheerleadering powinien być na pierwszym miejscu. Trenerko Abby, cheerleadering jest dla nas bardzo ważny. Nie widzę tego, dziewczyny. Cheerleadering to wasza przyszłość. Rozumiem, trenerko Abby. Dziewczyny, przebierzmy się. Dziewczyny, macie 5 minut na przebranie się. Czekam na sali treningowej. Dziewczyny, nie rozumiem, czy trenerka Abby nigdy nie była na randce. Czemu jest taka zła? Bo jest naszą trenerką. Nasz sukces wiele dla niej znaczy. Cheerleadering jest ważny, ale relacje też. Dziewczyny, mamy 5 minut. Przebierzmy się, bo się spóźnimy. A niech to, brówasty, jak mogłeś? Tak mocno się uderzyłem, że nadal mam gwiazdki w oczach. Zaraz cię dzieci wyleczy. Chyba będę musiał jechać na pogotowie. Tutaj widzę gwiazdkę, tu druga, tu zaraz trzecia.
Tak, browasty, a tam czwarta, piąta i szósta. To nie jest zabawne, wiesz, że się uderzył? A niech to, jak browasty mógł. Dobra, chłodny okład mu pomoże. Browasty, tu masz chłodny okład. Oh my god, co tu się dzieje? Futbolistki, browasty się przewrócił. Browasty, gdzie boli? Nie chcę lewatywy. Browasty, to nie lewatywa. To okład, który ci pomoże. Gigi jest taka opiekuńcza. Tak, tak. Ale uważam, że browasty powinien iść do lekarza. I jak, browasty, jak z tym okładem? Gigi gwiazd jest jeszcze więcej. Naprawdę, browasty? Żartuję, trochę pomaga. Mówiłam, że pomoże. Przegrywy, jesteście śmieszni. Co się stało? O co chodzi? Co to za panika? Browasty się przewrócił. Tak, i teraz widzi gwiazdki na niebie. Cicho, browasty zasypia. Tak, tu latają jedna, druga, trzecia. Gigi, ale zabierz tam lewatywę ode mnie. Browasty, to nie lewatywa. To jest zimny okład. Wow, Gigi jest lekarzem. Ktoś kocha browastego? Przestańcie się śmiać, futbolistki. Irytujecie nas. Tylko ja ich nie lubię? Tomasz, cała szkoła ich nie lubi. To mi naprawdę pomogło. Przestała mnie boleć głowa. Browaste, ja to zawsze mam przy sobie i zawsze pomaga. Moja wybawicielka. To takie słodkie. Słuchaj, Tomasz, ty też upadnij, a ja ci przyniosę okład. Nie chcę upaść. O, cześć, koszykarze. Cześć, skarbie. Pamiętasz, że jestem u ciebie o 8? Oczywiście, Smile, pamiętam. Diana, gadałaś z Kitty? Smile, potem. Diana, mamy trening. Dobra, chłopaki, do zobaczenia. I co mówiła? Potem. Ciekawe, jak długo Smiley i Diana będą się spotykać. Wszyscy myślą, że są idealną parą. Diana, ja tak nie myślę. To może się założymy? Dobra, załóżmy się o $100. Za 2 tygodnie będziesz musiała mi je dać. Alan, przetnij. Ja też się zakładam. Wygrana nas wzywa! Króliczki są najlepsze! Króliczki do boju! Dziewczyny, wygrana! W-I-G-R-A-N-A! Wygrana! Króliczki są najlepsze! Dziewczyny, widać, że dawno nie było treningu. Intensywniej! No dalej, jeszcze raz! Dobrze, trenerko Ebi. Piłko do obręczy, szybciej leć! Chcemy wygraną w kieszeni mieć! Na naszą drużynę czeka sukces, koszykarze wygrają! Jeszcze raz. Piłko do obręczy, szybciej leć! Chcemy wygraną w kieszeni mieć! Na naszą drużynę czeka sukces, koszykarze wygrają! Brawo, dziewczyny, beznadziejnie. Teraz jeszcze raz, z całych sił. W-I-G-E-A-N-A, wygrana! Króliczki są najlepsze! Dziewczyny, kto chce, żeby Maja zrobiła najsmaczniejsze naleśniki? My chcemy! Możesz zrobić, ale ja nie jem. Dzisiaj wieczorem idę do restauracji. Dziewczyny, pomóżcie proszę. Jaką biżuterię dzisiaj założyć? Dziewczyny, z czym chcecie? Z czekoladą, truskawkami, z malinami? Maja, umieram z głodu. Zrób ze wszystkimi dodatkami. Zjem wszystko. Dobra, dziewczyny, robi się. Będzie palce lizać. Diana, załóż te kolczyki, proszę. Kitty, wszystko przymierzę. Dziewczyny, a może ten choker? Albo kolczyki, ale nie oba naraz, bo wyglądam jak sroka. Diana, to zależy, jak chcesz wyglądać. Może pokażesz, w co się ubierzesz? Dziewczyny, zaraz wam pokażę. Mam kilka strojów, musimy wybrać jeden. Diana, no pokaż, pokaż. Dla Smaila też mam przygotować? Maja, nie, idziemy do restauracji. Co? Diana pogodziła się ze Smilem? Niesamowite. Diana, Kitty, o czym rozmawiałyście w toalecie? Możecie powiedzieć? Dobra, powiem wam. Diana chce, żebym umawiała się z Zakatem. Tak, bo będą fajną parą. Kitty, to czemu się wahasz? Przecież lubisz Zakata. Już mówiłam Dianie, lubię Zakata tak 50-50. Cześć, króliczki. Cześć, Dana. Co ty tutaj robisz? Diana, przecież tu mieszkam. Zapomniałaś, że jestem twoją siostrą? No jasne, ten maluch chce spędzać czas w domu Lady Bunny. No tak. Nad, nie jestem maluchem, mam 9 lat. Oj, Dana, przepraszam, zapomniałam, że masz 9 lat. Maja, dawaj te naleśniki. Ty tak na serio? Ja nie jestem taka szybka. Dziewczyny, a może założę ten choker? Diana, słyszałam, że pogodziłaś się ze Smilem.
ktoś podsłuchiwał nasze rozmowy dla dorosłych. Nie podsłuchiwałam, to był przypadek. Uważacie, dziewczyny, że to fajnie, że Diana wróciła do Smajla? Słuchaj ty, mój Smajlu. Diana jest już dorosła i sama podejmuje decyzje. Dokładnie, Dana, nie wtrącaj się. Chciałam coś doradzić. Diana to moja siostra i martwię się o nią. Oj, to takie słodkie. Tak, bardzo. Dobra, dziewczyny, przymierzę swój strój. Dobra. Pospiesz się. Dziewczyny, pierwsza stylizacja. Co uważacie? Ładnie. Diana, idziesz do fajnej restauracji. To zbyt skromne. Dziewczyny, ale ten kostium jest super. Zobaczcie od tyłu. Mega słodki. Ja bym nosiła. Diana, to zbyt dziecinne. Dziewczyny, i co? Diana, czekamy na kolejną stylizację. Okej, kolejna stylizacja was zachwyci. Widzicie to, dziewczyny? Diana jest taka szczęśliwa. Tak, smajlik się zmienił. Mam nadzieję, że na zawsze. Dziewczyny, i co? Gotowe, żeby mnie zobaczyć? Diana, co to za kapelusz? Dziewczyny, to się dopiero nazywa laseczka. Wow! Mega fajnie! Diana, nie pozostaniesz niezauważona. Dziękuję, dziewczyny. Czy Smajlowi się spodoba? Co sądzicie? Ja jestem żółta, a on Smajl. Wow, Diano, kiedy dorosnę, dasz mi te buty? Dana, a może chociaż raz sama je założę? Diana, bardzo mi się podoba ta stylizacja. Jest mega. Obróć się. I jak? Super, zwłaszcza od tyłu. Super, dziewczyny, w takim razie zostanę przy tym. Diana, jesteś gotowa? Jestem już. O, a co to za poruszenie? Wow, to moja dziewczynka. Cześć, Smajl. Robię naleśniki, chcesz spróbować? Dzięki, Maja, ale nie. Chcę zabrać Dianę do restauracji. Dziewczyny, wrócimy ze Smajlem późno. Więc nie czekajcie na nas i połóżcie Danę do łóżka. Diana, wszystko ogarniemy. Idźcie, gołąbeczki. Dziewczyny, jak coś zostaje z wami. Nie nudźcie się, kochane. Są taką piękną parą. Ja też się będę spotykać z zakatem. Co? Kochani, my idziemy na randkę do restauracji. A wy zostawcie lajki, subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe fajne odcinki. Do zobaczenia, pa pa!